Wow! No, siemandero mordeczki, moje kochane, z tej strony Borsuk, a to jest kolejny odcinek z serii trzech takich na Darkness Falls 7 Days to Die Alpha 20. Jest mniej więcej godzina, zaraz wam powiem, sprawdźmy. Godzina, słuchajcie, 2:15, a my jedziemy na kolejną misję, na kolejną, słuchajcie, lokację. Zdecydowałem, że pojedziemy troszeczkę wcześniej, żebyśmy mieli więcej czasu na po prostu dotarcie na miejsce. Czy to już jest naładowane? Naładowane, dobrze. No to słuchajcie, ja sobie wobec tego paliwko na razie tu odłożę i lecimy dalej. Dobra, tak, lecimy na kolejną lokację, słuchajcie, zobaczymy. Jest to duża baza wojskowa, więc zobaczmy, jak nam pójdzie. Jak już wiemy, shotguny za bardzo nie radzą sobie z wojskowymi. Tak więc ta amunicja dziurkująca człowieku i tak dalej, do naszego M60 powinna dać radę, ale i tak nie jest lekko, nie? Bo na tym etapie gry, no to już coil guny, ale ja nie mam takiego jeszcze coil guna, chyba że gdzieś znajdę i będę miał bardzo dużo amunicji do tego, nie? Ale ja sobie raczej tego sam nie zrobię, więc tak, nie? Albo najlepiej to już laserowa, na tym etapie to już raczej laser. Z laserem można byłoby podziałać, no ale niestety nie mamy. Nie mamy, więc musimy sobie poradzić, zobaczmy jak będzie. Także kochani, widzimy się już na lokacji. Czyli to jest ta duża baza wojskowa. Czyli to jest ta duża baza wojskowa, o której żeśmy mówili w poprzednim odcinku, gdzie ja sobie tutaj przejeżdżałem obok tej bazy i mówię, no, ciekawy jestem, co to za lokacja. No to już wiemy. No poczekajmy chwilę, bo oni jeszcze tutaj biegają, a ja nie chcę. Nie chcę za bardzo świrować. O, jakieś gogelki, to teges. Dobra, zobaczmy, z której strony w ogóle jest wejście tutaj, z której strony lepiej byłoby się tutaj wbić. Tak myślę, od frontu to tak trochę hardkorowo, nie? Ja to się wbiję, wiecie, tutaj trochę inaczej. No dobra. Mamy, słuchajcie, piękną poranną muzyczkę. Nie za bardzo wiem, jak tutaj wejść. O! Może kolega nam troszkę pomoże. A może i nie. No to już nie jest zbyt dobrze, jeżeli tutaj mamy niedźwiedzie zombie w tej bazie. Okej. Nie, jednak wtedy nie będę wchodził. Musimy rozpicować sobie, skąd tutaj można w ogóle, wiecie, jakoś tak w miarę normalnie wejść. Tu na pewno jest z jakiejś strony, wiecie, zrobione wejście i tak dalej, natomiast... Tu koleżanka próbuje się dostać. Po co ja tą kukurydzę zebrałem, to ja nie wiem. Borsuk, nie potrzebujesz takich bajerów. Wywal. Pieski też tu patrzą. Dobra, idziemy od frontu, kochani. Rozwalimy sobie po prostu przejście. Pierdzielone ptactwo. Tak, widzę, że coś się dzieje z tym modem grubo, bo... Nawet dźwięków nie słychać, wiecie? Nie zawsze dźwięki słychać. Dobra, okej, słuchaj ta. Ja sobie otwieram drzwi. Dobra, jeden kolega się zdążył obudzić.
No buty hazmat zabiorę. Pięknie. Tak, widzicie? Normalnie dźwięk zanika. Tak, i tu będą podziemia. Ja pierdziu. Paliwko, to tamto. Ty, ile materiałów do budowy. O chopie. I to jest tylko, podejrzewam, sama góra, a tam jest, podejrzewam, jeszcze zejście w dół. Dobrze, spokojnie. To nie było zbyt dyskretne z mojej strony, no ale wiecie jak jest, nie? Jeszcze żyjesz? Dobrze. Dobra, na razie zostawiam te plecaki. Wiecie, najwyżej później sobie zobaczymy, co będziemy chcieli zabrać, nie? Kurczę, akurat w tym samym momencie musiał... Spadamy! Ajajajajaj, gdzie jest mój motor w razie czego? Mój motor jest tutaj, dobrze. Nie! To było piękne, to było piękne. Tak to się kończy, jak się kurde nie przeładuje wszystkich broni, wiecie? Ja pierdziu, ale po borsukowemu, ale sobie poradziłem. Nie możecie mówić, nie? Wiecie jak jest. Ty patrz, wszystkie bronie były roztegesowane, ty. O co, kaman? Ja nie wiem, coś z tymi animacjami jest nie tak. Dobrze. Idziemy dalej, czyli tu już żeśmy większość z nich pobudzili, podejrzewam. Upsi. Tak jak czułem. A co ty tutaj mi dajesz?
No piękne rzeczy. No wezmę. Wiem, miałem nie brać, ale dają już taki lód, że słuchajcie, zobaczcie. Później można nawet na skrap albo na sprzedaż. Tak, tam jest jeszcze jeden koleżka. Po cichutku. Kolejna koleżka. Prosto pięknie wkapiszona. Tu jest jeden kapiszon. Tu jest drugi, jeszcze gorszy kapiszon. A co ty, kurde? Pogięło cię? Dobra, da mi tego kapiszona. Oj, to musiało zabolać. Prosto, kurde, w krocze. Ja pierdoczę. Został prosto w krocze. Okej. No, okej. Amunicję stąd zabiorę. To zabiorę. Już tych pistolecików to już tak raczej nie potrzebuję, ale te karty i takie rzeczy to mogę pozabierać. Później wyżej wrócę tutaj, wiecie, i po prostu pozgarniam resztę tych rzeczy. Tak, tam jest wejście do tych takich podziemi tutaj. No to taki polowy jest dosyć, nie? Open pills. No proszę, krew. To wszystko może wybuchnąć w ogóle, nie? Tak mi się wydaje, że jak on... A co jest tu? Też jakieś takie wojskowe zabudowane bajery. Tak, tu był niedźwiedź. Upsi dupsi. Spieprzaj! Okej. Okay. Jeszcze słyszę śpioszków. Okej, tu jakieś prysznice. No nic, dobra, idziemy. Idziemy najpierw te pobliskie domki takie mniejsze. Zobaczymy, nie? Jest ich dużo. Dobra. Wskocz tutaj. Okej. Dobra, zobaczmy, co nam zrzucili znowu, już coraz więcej. Także ja nie wiem, czy to nie jest pierwsza z tych lokacji, gdzie idę zrzucić te rzeczy, wiecie, do motoru. Ja nie wiem, czy to nie jest pierwsza z tych lokacji, gdzie już dostaniemy pierwsze jakieś tam laserowe bajabongo. Tylko jeżeli to jest prawda, to my stąd nie wyjdziemy, nie? Dlatego, że tam jest taki gość, ten chłop nazywa, człowieku, nie sukup, tylko nie pamiętam.
Taki wielki jeden kafar. Kubuś, Inkubuś, Inkubuś. Tak się właśnie on nazywa, Inkubus. I ten Inkubus, słuchajcie, no... Nie jest zbyt przyjazny, jakby to powiedzieć delikatnie, nie? No jeszcze pogoda się zrobiła taka dosyć nieprzyjemna, bym powiedział. Niezbyt nam sprzyjająca. Dobrze, że możemy skakać jak kuski, to ja po tych dachach. Tak, tu jest zejście w dół. Tak, wszystko najgorsze będzie na dole. To wszystko na razie, to co żeśmy do tej pory przeżyli tutaj, to jest tak naprawdę nic. Co nie? Dobra, napij się herbaty. Wywal resztę tych rzeczy do napojów. Spadaj, spadaj. Boli kolanko. Tak, tu jest z każdej strony, kochani moi. Ale zwalnia gra, ale tam będzie ludzi. Ale tam będzie zombie. Aż się boję. Idziemy teraz do tej największej tutaj lokacji. Największej, to nie jest żadna największa, no ale... O szlak. O szlak, nieprzyjemnie. Nieprzyjemnie. Może być nieprzyjemnie. Ja pierdziu. Okej. Otwórzmy. O szlak. Oni tam mają bombę. Ty. Oni tam mają normalnie ten missile, nie? Dobra, no to słuchajcie. Wyszło na to, że teraz musimy zejść na sam dół, nie? Więc ja przeładowuję wszystkie bronie. Naprawię sobie karabin, aż bo się stresuję. I słuchajcie, idziemy. Nie wiem, jak to wyjdzie. Naładujmy... Tutaj kolegę, przyjemniaczka. Teraz nie wiem, jak tam zejść. Czy otwieramy te drzwi tutaj? Miałoby to bardziej chyba sens. Czekamy. Dobrze, dobrze. Wszystko jest dobrze. Wszystko jest bardzo dobrze. Taktycznie ich załatwiliśmy. Piękne podejście taktyczne.
Ajajajajajajajaj. Dobrze, zaraz będzie krzykaczka gdzieś na 100%, bo nie wierzę, że nie. Okej. Ale cudownie. Rakieta, amunicja. No, chyba ją założę, wiecie? Gdzieś tutaj powinienem mieć w ogóle do tej rakiety. Dobra, weźmy te wszystkie rzeczy w ogóle, bo to są takie dosyć, bym powiedział, przyjemne rzeczy. Kolejny karabin. Nie wiem, po co te wszystkie karabiny zbieram, no ale okej. Okay. Daj mi to wszystko. Załaduj mi to. Na razie ten dynamit, nie będę się tym bawił. Dobra, więc... kurde ty, nie wiem gdzie mam... Tak. Okej, okay, spadamy. Niestety zauważyła nas krzykaczka, ale to nic, zaraz sobie tu wrócimy. Holender, akurat naładowywałem broń, nie? I to tak to właśnie jest. Dobra, idziemy, wracamy tam, słuchajcie, wejdźmy tam do środka, bo ja muszę tam wejść. Musimy to zrobić. Zastanawiam się, czy zadziałałoby dwie wieżyczki naraz. Ja nie mam w robotykę wrzuconych perków, natomiast jak macie w robotykę wrzucone perki, to macie, kochani, dostęp do dwóch wieżyczek jednocześnie. I to jest bardzo dobra rzecz, żeby to mieć. Tylko nie wiem teraz, gdzie jest ta wieżyczka. Ja ją na pewno gdzieś tutaj zebrałem, ale oczywiście jej nie widzę teraz. Tak, jest, dobrze. Zestawy się kończą naprawcze, to już widzę. Dobra, ciekawy jestem, czy to tak działa. No, oczywiście musimy ją naładować. No, dawaj. Nie. Albo jedna, albo druga. No to no thank you. Ta ma lepsze statystyki. Wow. Ach, to było to. Patrz, ale fajnie zrobione. Okej, okay, czyli to już mamy załatwione, czyli to było takie ich i tak dalej, miejsce, gdzie palą wszystkie ciała. No dobra, no to słuchajcie, wobec tego wbijamy podziemia. Ta jest zablokowana, nie wiem dlaczego, pewnie każe nam z tej strony pójść. Nie, jedna i druga. Naprawdę mam złe przeczucia, kochani, no ale idziemy. Chyba ją obudziłem.
jeszcze coś zobaczymy. Patrzę, że nie chcą iść na górę. Galarencjusz. Tu coś walą. Poszlak. Okej, musimy ich wypuścić. Kurde, nie mam tego. Nie mam paliwa, ej. Zostawiłem na górze. Idziemy po paliwo, kochani, i idziemy rozkminić całą tą lokalizację, żeby zobaczyć, o co tam chodzi. No dobra. Dobra, zgarniam to całe paliwo w cholerę. Idziemy. No i dobra, zobaczymy, co tam na dole na nas będzie czekać, ale powiem wam szczerze, troszkę strach. Ty, tu jest guzik. O ja pierdziu. Tu jest guzik. Zrobimy inaczej. Już widzę, gliczuję troszeczkę, ale widzę, że ten... Okej, okay, czyli tu są jakieś pojedyncze zombie. Elegancko. Idziemy teraz tutaj. Kolejny switch będzie tutaj. Albo i nie. Kurtka jakaś. Wow. Okej, czyli nie było aż tak strasznie, jak mi się wydawało, ale lokacja, powiem wam szczerze, nie byłem jeszcze w takiej lokacji. Naprawdę nie byłem jeszcze w takiej lokacji. Sniper receiver. Dobra, wezmę. No, jest tactical rigging, jakiś lepszy plecak, ale nie wiem, czy to nie jest przypadkiem już taki, co ja mam. Na pewno mam już taki, bo ja mam już chyba wszystkie możliwe plecakowe bajery. Zobaczmy. Dobra, tu już wszystko żeśmy odkryli. I tu jest jeszcze safe, który możemy teoretycznie go... A nie, nie mam lockpicków. Okej, okay, dobra. Tak w razie W. Mówiłem?
Jezu, przeszli. Wiedziałem. Nagle pełno ptaków, nagle pełno wszystkiego. Ty, oni wyszli stąd. Wow! Trzy kaczki, dwie. Wow! No dobra. Dobra, dostał granatem kontaktowym. Ty, tu jest przejście normalnie w dół. Ty, dobra, idziemy tam na dół. Ty, Borsuk, ty patrz na swoje życie, chłopie. O szlak. Skąd ty się tu wziąłeś? Tu są jeszcze zombie. Gdzie zgraja?
Nie wiem, po co to wszystko zbieram. I jest jeszcze krzykaczka. Kochani, ja myślę, że śmiało, z powodzeniem możemy sobie, słuchajcie, zrobić tutaj pauzę i zrobić kolejny odcinek po prostu z tego momentu, w tej lokacji, słuchajcie, tutaj w tej bazie, delikatnej bazie wojskowej, gdzie będziemy dalej eksplorowali, co tu się w ogóle dzieje. Może być tak, że już za dużo nie zostało, ale mi się wydaje, że tu jest jeszcze sporo, tak jak patrzę na to. No mamy krzykaczkę jeszcze na górze, także będzie ciekawie. Także kochani, dzięki wielkie za sprawdzenie odcinka, jeżeli się podobał, to wiecie, co macie robić, a my widzimy się już w kolejnym odcinku, także siemandero.